Inkscape jest programem przeznaczonym do obróbki grafiki wektorowej i należy do kategorii wolnego oprogramowania, open source. Zobaczmy pomoc w programie, licencja General Public License, w skrócie GPL. Ta licencja mówi m.in. o tym, że programy objęte tą licencją mogą być bezpłatnie wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i komercyjnych, czyli można programy na licencji GPL używać w firmach, bo część ludzi tutaj ma wątpliwości, ale tak jest, można używać. Inkscape jest dostępny, ja go używam w Linuxie, ale dostępny jest również pod Windows. Można go ściągnąć z naszej strony, ze strony naszego zakładu informatyki www.infsgsp.edu.pl. Tutaj od razu z brzegu jest taki link. Znajdują się tutaj programy kategorii open source, które można sobie ściągnąć i nam chodzi tutaj o Inkscape'a, czyli pod tym linkiem tutaj są trzy programy do grafiki GIMP, Inkscape, QCAD. Są to wszystko wersje pod Microsoft Windows, także w prosty sposób ona tutaj w miarę świeżą wersję staramy się tu zawsze umieszczać, można sobie stąd ściągnąć. Albo bezpośrednio z strony projektu www.inkscape.org. Inkscape jest odpowiednikiem takich programów jak CorelDRAW, Adobe Illustrator, Freehand, to jest narzędzie makromedii, i Xara. To są takie, ja w większości z tych programów nie widziałem nigdy, ale wiem, że są takie. One służą do grafiki wektorowej. Problem z grafiką wektorową jest taki, że każdy z tych programów ma własny format. Na przykład Corel tworzy pliki CDR, Adobe Illustrator tworzy AI. I jest generalnie problem z zmianą tych plików między aplikacjami. Ja nie wiem, jaki jest stan w tej chwili, jakie są możliwości otwierania danych plików w danych aplikacjach. To znaczy natywnie oczywiście jest możliwość. Chodzi mi o problem, powiedzmy, plik Corela, czy da się go otworzyć w Illustratorze. I w związku z tym, że takie problemy istnieją, organizacja W3C, to jest organizacja, która zajmuje się standaryzacją internetu, zaproponowała taki format SVG, który ma być takim wspólnym mianownikiem, takim formatem wektorowym między innymi do wymiany między aplikacjami. I firmy produkujące to oprogramowanie generalnie starają się wspierać ten standard i pozwalać na importowanie i eksportowanie plików w formacie SVG. Inkscape dla tego programu Inkscape SVG jest natywnym formatem, to jest jego taki podstawowy format. Zastosowania SVG są tutaj, widzimy dwa. Na stronie www takie pliki SVG docelowo mają być wspierane przez przeglądarki internetowe. Takie trzy najbardziej znane przeglądarki to jest Internet Explorer, Firefox i Opera. W Firefoxie na pewno się da, w Operze z tego co wiem też się da otwierać pliki SVG. W Explorerze jakoś tak kulawo to wygląda, jakiegoś plugina trzeba ściągnąć, ale w związku z tym, że domyślnie nie ma tego plugina, nie ma możliwości wyświetlania plików SVG, no niestety utrudnia to akceptację tego formatu dla www. Zobaczmy w Firefoxie, jak to wygląda. Malunki. Tutaj jest galeria obrazów. Część z nich jest w formacie SVG. Tutaj widzimy plik SVG. Jeżeli kliknę na tym linku, wyświetli się. Tutaj zobaczmy w adresie, że udało się otworzyć dokument SVG. Czyli natywnie w oknie Firefoxa można pliki SVG otwierać i z czasem miejmy nadzieję, że również Internet Explorer też się doczeka takiej natywnej implementacji SVG. To jest jedno takie główne zastosowanie, z myślą o tym po prostu format SVG powstawał i format SVG
również powstał również z myślą o telefonach komórkowych. Tam część telefonów zdaje się ma obsługę SVG i na telefony no, format SVG jest tutaj w przygotowaniu i będzie on wspierany przez większość komórek prawdopodobnie za jakiś czas. Zobaczmy tak na początek, jak w ogóle wygląda ta grafika wektorowa. Skopiuję szybko taki obiekt jako bitmapę. I widzimy, że przy powiększaniu po lewej stronie ta nasza bitmapa no, zachowuje się tak nieciekawie. Obraz wektorowy wygląda dużo lepiej, można go dowolnie skalować i on zawsze będzie ładny. W jaki sposób ten plik wektorowy został utworzony? Zobaczmy na początek, później zobaczymy, no, omówię charakterystyki obrazów rastrowych. Więc obraz jest na razie zgrupowany, muszę go rozgrupować. I obraz się składa z takich klocków, które można sobie wszystko porozsuwać. No, koniecznie tutaj się uparłem, żeby mu te oczy przesunąć. Zobaczmy, tutaj mogę zmieniać kształt obiektów. Mam tu takie uchwyty, które pozwalają mi na zmianę kształtu. Każdy z tych obiektów mogę modyfikować, mogę tym obiektom zmieniać kolory. Czyli obiekty wektorowe to jest kilka takich obiektów no, połączonych razem, nałożonych jeden na drugi, bo zobaczmy, że one mają jakąś tam swoją kolejność. Ten obiekt mogę schować niżej, wyżej. I są to takie samodzielne obiekty. Zawsze wiadomo odkąd, dokąd, znaczy, jaki obszar zajmuje taki obiekt. One mają takie właściwości jak mają po prostu nadany pewien styl, czyli kolor, stopień przezroczystości i mają obramowanie albo go nie mają i też można ustalić kolor dla tego obramowania. Zobaczmy, mogę to przypisać kolor. Dla odmiany obiekty, ja za chwilę powiem jeszcze więcej trochę na temat tych obiektów wektorowych, ale zobaczmy teraz jak wygląda obiekt rastrowy. Jak patrzę na niego z daleka to jest wszystko w porządku, ale najgorzej jest jak go zaczynamy powiększać. Tutaj widzimy te kwadraciki, to są piksele i obraz w pliku jest zapisany w ten sposób. Tu jest piksel biały, 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 później jest szary, ciemniejszy, ciemniejszy, czarny i potem znowu białe piksele. I w pliku zapisany jest cały wiersz, dojeżdżamy do końca. No kolejny wiersz, to idzie ciągiem, tak? Tutaj nie ma nawet, że tutaj się wierzch. Po prostu ciągiem, jest to ciąg pikseli, każdy piksel to jest pewna wartość koloru i tak jest zapisywany plik. Dlatego tutaj dzieliśmy w obiekcie wektorowym, żeby wygiąć nos, to nie było żadnego problemu. To wszystko przez cały czas, tu jest możliwość modyfikacji. A przy takim pliku rastrowym, gdybym chciał zmodyfikować, nie mogę tutaj za nic złapać, przeciągnąć, musiałbym po prostu wymazać ten fragment i powiedzmy dorysować większy nos. Na tej zasadzie. Zobaczmy teraz, czyli to tutaj powiedziałem, jak wygląda plik rastrowy w środku. Zobaczmy teraz, w jaki sposób są te z kolei obiekty opisane w pliku. Jest tutaj takie coś w Inkscape jak edytor XML. On się przydaje, ponieważ większość rzeczy jest dostępna przez menu. Ja tutaj mogę wstawiać obiekty i robić przekształcenia. I Inkscape po prostu zapisuje te dane do pliku i tutaj można sobie podejrzeć, co on właściwie w tym pliku wpisuje. Jest to, widzimy, plik tekstowy, który można by go otworzyć w notatnik czy w jakimś innym edytorze tekstu. I widzimy, jest po prostu zwykłym tekstem, gdzie są obiekty i są ich właściwości. To, co można wpisać w pliku, da się tutaj przez to menu wykonać. Dlatego są sytuacje takie, że po prostu tutaj trzeba wejść,
żeby coś zmienić, pewien atrybut, ponieważ nie ma tutaj takiego przycisku, żeby wykonać wanie obiektów. No i zobaczmy, wstawiam prostokąt. Ja mu wyłączę na razie obramowanie. I tu jest, tutaj są właściwości tego prostokąta. Zobaczmy, że jeżeli ja go przesuwam, to atrybut width, czyli tutaj x, y, tak? Zobaczmy, parametry x, y, czyli współrzędne, to są współrzędne tego punktu, one się zmieniają, tak? Jeżeli zaczynam zmieniać wysokość, to widzimy ten atrybut, height, wysokość, no i szerokość. Gdybym chciał zmienić kolor, tutaj powiedzmy zmieniam kolor i widzimy, zmienia się ten atrybut. Dalej, ja mógłbym bezpośrednio tutaj wpisać inny kolor, na przykład ja wiem, że kolor czerwony to jest FF0000, wstawiam atrybut i widzimy, że z tego poziomu ja mogę bezpośrednio wpływać na obiekty. Tutaj widzimy, jest to atrybut styl. Są tutaj takie informacje, tak jak mówiłem, jest kolor wypełnienia, stopień przezroczystości i czy jest obramowanie, czy nie ma. Zobaczmy, jeżeli wstawię obramowanie, to pojawiło się stroke i jakiś tam kolor dla tego stroke. Również, no tutaj oczywiście możemy, moglibyśmy też kolor zmienić, czy to tutaj, czy z tego poziomu. I takich obiektów jest więcej. Są elipsy, które też oczywiście da się matematycznie w jakiś tam sposób określić. Elipsa ma dwa promienie i też jakiś punkt, no taki punkt zaczepienia. Jakieś są tutaj gwiazdki i krzywe Beziera, o których powiem później. To wszystko po prostu da się matematycznie zapisać. Takie informacje trafiają do pliku. Osobnym oczywiście problemem jest, w jaki sposób takie rzeczy wyświetlać. Tym się już martwi renderer, biblioteka renderująca, ale to już jest w ogóle osobny temat. Podsumowując, widzimy, że tego typu obiekty w jakiś tam sposób da się w pliku umieścić. I tutaj przy okazji taka informacja, że wiersz tego obrazu, czy on jest o taki duży, czy on jest jakiś tam maleńki, nie wpływa na wielkość pliku. Inaczej jest w przypadku, ponieważ to są dalej te same obiekty, to jest po prostu prostokąt, który on powiedzmy ma inne wymiary, ale to zajmuje te samo miejsca w pliku. Te obiekty, gdybyśmy chcieli mieć no, dużo większy obiekt, to oczywiście tutaj tych pikseli musielibyśmy wstawić więcej, przez to obraz zajmowałby więcej miejsc w komputerze. Teraz tak, to wszystko może usunę. Czyli wiedzieliśmy już, do jakich zastosowań nadaje się Inkscape czy grafika wektorowa. Tu jest taki fajny przykład, to jest też obraz wektorowy, tak samo tutaj to widzimy, się skaluje ładnie, czyli to nie jest raster, to są obiekty wektorowe. Do takich zastosowań Inkscape jest bardzo przyjemny, czyli takie bardziej inżynierskie zastosowania, jakieś schematy. Bardzo przyjemnie się tworzy takie obiekty w Inkscape'ie.